Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jak co tydzień postanowiłem zrobić podsumowanie tygodnia. Już trzeci tydzień, chyba czy czwarty. To podsumowanko się robi. Mam nadzieję, że zdjęcie się Wam podoba. Pies kochający Kanadę. Wszyscy ją kochamy. No i tak, w tym tygodniu działo się całkiem sporo, jeżeli chodzi o Ring of Honor. I w sumie, jeżeli chodzi o Ring of Honor, to widziałem najwięcej z niego. WWE na drugim miejscu z ciekawym Raw. No i Impact w sumie nie zaskoczył mnie niczym, ale przejdziemy do tego za raz, dwa i trzy. A więc Impact Wrestling, TNA, Total Nonstop Action, kto jak woli. Tak jak mówiłem, na TNA w sumie nie działo się zupełnie nic. Przeskoczyłem wszystkie w sumie walki, zatrzymałem się chyba na dwóch, ale tak jak mówię, tylko chciałem mieć ogólny wgląd, co tam się działo i no i tyle. Jakoś dłużej nie posiedziałem w Dixielandzie. Od początku Bobby Roode i Kazarian pokonali Gunnera i Storma. Joseph Park pokonał Jaya Bradleya, Christophera Danielsa i Hernandeza w No Disqualification meczu, dzięki czemu wygrał 20 punktów. Jeżeli chodzi o punktację Bound for Glory Series, przejdziemy do tego za chwilę. Ciekawsza walka. Suicide pokonał Sanjaya Datta. No okej. Widać, że z Sanjaya Datta już raczej nic nie będzie, a szkoda, bo mógłby ten pas Dywizji X zdobyć. Bully Ray ujawnił, że kocha Brooke, ku wielkiemu zaskoczeniu, tylko nie mojemu, bo w sumie co mi to obchodzi. Okazało się, że to nie jest to Brooke Hogan, tylko Brooke Tessmacher, która powróciła w zajebistych shortach, w których jej tyłeczek wyglądał cudownie. Więc jeżeli nie interesujecie się TNA, to wejdźcie na ich stronę na YouTubie. Wyszukajcie moment, w którym Bully Ray prezentuje Brooke i obejrzcie sobie przynajmniej, jak ona wchodzi, jak ona przy nim stoi. To jest bellissimo. W ogóle nie słuchałem, co ten Bully mówił, tylko patrzyłem w jedno ważne miejsce. Gail Kim pokonała ODB. No i ostatnia walka. W sumie zdziwiłem się, że przewidziałem, kto dołączy do main event Mafii, bo okazało się, że jest to AJ Styles. Na samym początku AJ wszedł przy swoim starym theme songu, czy przy swojej starej muzyczce wejściówkowej. Oczywiście w kapturze na głowie, w tej kurtce skórzanej. Idzie, doszedł do połowy rampy, stanął w miejscu i nagle get ready to fly. Poleciał kaptur z głowy, no i powrócił stary AJ Styles. Co bardzo mnie ucieszyło, bo tak naprawdę ten mroczny AJ, nie wiedzący, czy chce być z TNA, czy z Aces and Eights, już mnie nudził, nie pokazywał swoją postacią już w sumie nic więcej, nie pomyśleli w ogóle z tą postacią, bo mogli to lepiej zrobić, ale widać, że kończącemu się już AJ-owi musieli jeszcze coś na sam koniec wcisnąć. Kończącemu się AJ-owi Stylesowi kończy się kontrakt z TNA, okej? No, i dlatego musieli mu coś wcisnąć, to chciałem powiedzieć, tylko mi się pomieszało. No i tak, dołączył do tej main event Mafii, mieli walkę 5 na 5, Mafia kontra Aces and Eights, wygrała main event Mafia po Styles Clashu na Devonie i Devon odchodzi z TNA, znaczy wiadomo jak on odchodzi, on tam pewnie gdzieś na zapleczu będzie robił, no ale odszedł, więc okej, spoko, taki AJ mi pasuje. Jak najbardziej jestem zadowolony z tego powodu, że wrócił jako stary AJ. Może jakiś pomysł dla niego będą mieli. Jeżeli nie, tak jak mówiłem, AJ-owi Stylesowi kończy się kontrakt z TNA i sam napisał na swoim Twitterze, do kogo ma, nie, na Facebooku napisał, do kogo ma dołączyć. Czy do, gdzie fani AJ Stylesa chcą go widzieć? Czy w WWE, czy w ROH, czy w Japonii? Ja napisałem osobiście ROH, chociaż w WWE zobaczyć walkę CM Punk kontra AJ Styles, Daniel Bryan kontra AJ Styles, no to by było coś cudownego. Zobaczymy. Bardzo możliwe, że jednak zostanie w tym TNA, chociaż zauważmy jedną rzecz. AJ Styles od początku swojej kariery był w TNA, w ogóle nie zmieniał federacji. Teraz, gdy są problemy finansowe TNA, może wreszcie AJ za większe pieniądze pójdzie do większej, lepszej federacji, która mu zaoferuje więcej niż te kończące się już powoli TNA, ten zatapiający się statek Dixielandu.
No bo w sumie co oprócz dania mu pasa wagi ciężkiej po raz kolejny może mu TNA zaoferować? No, tylko małą wypłatę, niestety. A w takim WWE z jego umiejętnościami może być z niego naprawdę, naprawdę świetny zawodnik. Tak jest oczywiście moje zdanie, wasze może być inne, ale AJ kontra Punk, Brian, puh, to by było coś pięknego. Zobaczyć w ogóle AJ'a z pasem wagi ciężkiej, WWE, to by było coś niesamowitego. Ale jak wiemy, no on jest pupilkiem TNA. No ale czekamy, czekamy. Co, czy AJ zmieni coś w swoim życiu, czy dalej będzie na tym statku topiącym się, zatapiającym się siedział. Tutaj troszkę brzydkie zdjęcie, no, ale tylko takie mi się udało znaleźć z punktacji Bound for Glory Series. Jak widzimy, dalej Magnus na pierwszym, Bobby Roode drugie, Christopher Daniels trzecie, na czwartym Austin Aries. No i później w sumie mamy Samoa Joe, Andersona Hardiego, AJ'a, Kazariana. No i już w sumie nieważne. Na razie to tak wygląda, że jeden albo Roode, albo Daniels wygra. I ich stajnia by w sumie miała ten pas, czyli to, co sobie założyli, by to zdobyli. Ja nadal stawiam jednak na tego Stylesa, jednak jeszcze stawiam na Austina Ariesa. Czekamy, czekamy. Trzeba przyznać jedno, teraz już ten Bully Ray nie jest takim mistrzem, jakim był kiedyś. Więc mi to już będzie zwisało, kto go pokona. Ale wiadomo, ważne, żeby to nie był na przykład Hardy, który już się znudził, albo jakiś Joseph Park, któremu w ogóle nie wiem, dlaczego TNA dało te 20 punktów. W sumie ten Jay Bradley też niby zadebiutował w tym TNA, niby tam coś wygrał, a tak naprawdę ani widu, ani słychu. I przechodzimy do tej lepszej federacji, czyli Ring of Honor. Jeżeli chodzi o odcinek Ring of Honor, trzy przyszłe odcinki będą zlepiane, będą to zlepiane walki turniejowe. Więc w sumie nie będzie co mówić, bo ja już te walki omówiłem, bo było ten ROH coś tam coś i tam wszystkie te walki były, no a to tylko tak zlepili, żeby wrzucić to na swoją stronę, na internet, na telewizję. I jeżeli chodzi o te walki, które tam były, to poczekajcie, niech ja tylko je znajdę. A tutaj, Adam Page przegrał z Silasem Youngiem. Aha, nie, ups, to było z czego innego. Jeżeli walka o pretendenta do pasa telewizji, wini jakiś tam, Todd Hanson, Brian Fury i Kongo, wygrał Brian Fury, który zmierzył się z Mattem Tavenem w kolejnym odcinku w sumie Ring of Honor, no i przegrał, jak można się było tego spodziewać. Mike Sydal, Zizox, Midoaks by przegrali z Cedriciem Alexandrem i Capriciem Colemanem. W sumie kogo to obchodzi. No i tutaj Sonjay Dutt kontra Jay Lethal. Wygrał Lethal i w tym momencie zauważyłem, że to są sklejone walki turniejowe. Ale przejdźmy teraz do tego ważniejszego ROH. Niestety jest to z daty 17. Pojawiło to się tydzień temu, ale niestety w momencie, kiedy ja już rzuciłem te podsumowanie tygodnia, więc dopiero teraz mogę to omówić. A jest w sumie co omawiać, bo to była strasznie dobra gara. Gala. Fuck. Mam nadzieję, że nie przeszkadza wam moje mówienie. Bo mi to w sumie zaczyna mnie to wkurwiać. Ale za szybko. Wszystko na spokojnie. A więc pierwsza walka z Silas Young pokonał Adama Page'a. Who cares? Scramble match. CNC Wrestle Factory, czyli Caprice Coleman i Cedric Alexander kontra Adrenaline Rush. Ten angielski, Boże. ACH i Tedarius Thomas przegrali. CNC Wrestle Factory wygrało. Trzeba przyznać, że walka tych czterech czarnuchów jest strasznie... Strasznie fajne są te walki. Oni strasznie dużo potrafią. No i każdemu z was oczywiście polecam tą walkę. Ja nie obejrzałem jej, przyznam, całej. Ale ACH zauważyłem, że jest strasznie dobrym zawodnikiem i wreszcie się nauczyłem wymawiać jego imię, więc to jest też dobre. Kolejna walka. Mistrz telewizji Matt Taven kontra Mike Mondo. Co mi nie pasuje, oczywiście wygrał Matt Taven, bo będzie on jeszcze mistrzem chyba przez długi czas. Co mi nie pasuje w jego stajni? Niestety, ale Scarlett Bordeaux, jakoś tak, Bordeaux,
jakoś tak się to wymawia, już nie wchodzi z nim na ring, a ona była najładniejsza z tej całej kobiecej wersji. Pojawiła się obok niego jakaś inna laska, strasznie brzydka, nie podoba mi się. No a szkoda, bo Scarlett była zajebista. To ona była tą pierwszą, która pojawiła się obok Matta Tavena i Trutha. Dalej, walka tym razem nie o pasy. The Forever Hooligans, czyli Rocky Romero i Alex Kozlov, zmierzyli się z Young Bucksami, czyli z Mattem i Nickiem Jacksonem. No i Forever Hooligans wygrało, jak się mogliśmy spodziewać. Young Bucksi są zajebiści w ringu, strasznie mi się podobają. Aż dziwię się, że TNA nic z nich nie zrobiło, bo naprawdę oni mogli być najlepszymi mistrzami tag team w historii tej federacji. Szczególnie jak widuję ich walki w PXW, tylko w PWG, to pokazują tam strasznie wiele i można się uśmiać podczas ich walk. No, Young Bucksi są świetni. No i teraz półfinały, jeżeli chodzi o ten turniej, w których zmierzyli się... Michael Bennett zmierzył się z Tommaso Ciampą. Ciampa wygrał, ku mojemu zaskoczeniu. Spodziewałem się jego wygranej, ponieważ zespół, który nagrywał mu piosenkę na wejście, zagrał na żywo. Później walka jakaś taka sobie trwała. Szkoda, że nie było... jak ona się nazywa? Marii Kanellis obok narożnika Bennetta. No ale po Kryptonite Crunchu za ring Tommaso Ciampa wygrał. Z ważniejszych rzeczy pojawili się RD Evans i Cutie Marshall, który pojawi się za niedługo w NXT. Będzie walczył z... Kurde, nie pamiętam z kim, ale z jakimś kolesiem, ale wiem, że się pojawi w NXT. No i do ROH zawitali Homicide i Eddie Kingston, którzy pokonali właśnie RD Evansa i Cutiego Marshalla, po czym skręcili, złamali palec RD'ego Evansa. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale wyglądało to całkiem spoko. Kolejna walka półfinałowa. Kevin Steen zmierzył się z Roderickiem Strongiem. Strasznie fajna. Powiem wam, że jest to moja druga najlepsza walka na całym Manhattan Mayhem 5. Strasznie mi się podobało, dynamiczny początek, od razu poszedł finish Roderika Stronga. Wiadomo, to jest Kevin Steen, więc się nie dał. Co mi się podobało, to naprawdę ta dynamika walki, te szybkie akcje. Po całym finisherze Kevin Steen wyszedł za ring, wykonał powerbomb na ring. Wiecie, jak on jest za ringiem, to tak wrzuca przeciwnika jakby na countringu. Wszedł na narożnik, Swanton Bomb, czy tam Senton Bomb, zależy kto jak woli nazywać. No ale niestety też się nie udało. W ostateczności po Package Piledriverze wygrał Kevin fucking Steen, Mr. Wrestling. Kevin Steen jest zajebisty, to jest jeden z moich ulubionych wrestlerów. Najlepszy w Ring of Honor, wydaje mi się, póki co. Jeżeli chodzi o Stronga i Roderika Stronga i Michaela Bennetta, powiem wam, że na początku jak ich widziałem, podobali mi się. Fajnie walczyli, było ok. Ale teraz, nie wiem, jakoś wydaje mi się, że to są zwykli kolesie w gaciach. Niby walczą, niby wygrywają, ale tak naprawdę no nic się z nimi nie dzieje, nic specjalnie nie pokazują. A szkoda, bo są strasznie dobrymi zawodnikami. Po przejściu Michaela Bennetta na tą jakby inną, ciemną stronę, już nie jest tym The Prodigy, tylko jest zwykłym Michaelem Bennettem i no bez Marii, to mi się nawet jego walk w sumie nie chce oglądać. Jeżeli chodzi o Roderika Stronga, no jakoś te jego walki są wszystkie takie same. Nie wiem. Lubię kolesia, ale... No fajną miał walkę ze Steenem, to trzeba przyznać. Fajny ma tag team z... Jak on się nazywa? Z Eddie Edwardsem w PWG. No ale jego wszystkie walki są jakby na jedno kopyto. Kolejne półfinały. Karl Anderson przegrał z Michaelem Elginem. I jak się spodziewaliśmy... Adam Cole zmierzy się z Tommaso Ciampą najpewniej na jakimś przyszłym Ring of Honor, jakiejś przyszłej gali. Wiem, że tego 20 września na Dead Before Dishonor 6 będą chyba te finały. No ale to jeszcze zobaczymy, bo na razie nie jest mi nic z tym wiadomo. No i Michael Elgin kontra Kevin Steen. Póki co wydaje mi się, że Adam Cole i Steen zmierzą się w finałach.
i Cole wyjdzie zwycięsko po interwencji Scum najprawdopodobniej. No i ostatnia walka. Jak na pewno, jeżeli słuchacie mojej audycji, mojego podkaściku, nieogarniętego czasami, ale wydaje mi się, że jest spoko. Ja tu jednak omawiam dużo rzeczy, to nie jest tak, że ja tylko mówię Raw, tylko mówię SmackDown. Ja tu omawiam wszystkie te ważniejsze federacje, a czasami jak się da, to nawet PWG, więc no wybaczcie. Jeżeli słuchacie tych moich podcastów, to zapewne wiecie, że The American Wolves, czyli Davey Richards i Eddie Edwards pokonali Forever Hooligans i wygrali pasy tag team. Trzeba przyznać, że pasy, pas główny, pas ROH i pasy tag team w tej federacji są przepiękne. Zdecydowanie lepsze niż w TNA, no i w WWE nawet. Pasy tak tym zdecydowanie bardziej mi się podobają w ROH niż w WWE. No i na tej gali mieliśmy w sumie taki rewanż. The American Wolves, czyli Davey Richards i Eddie Edwards, walczyli z Red Dragons, czyli Bobby Fischem i Kylem O'Reillym. I przyznam wam tak, to jest walka gali. To jest najlepsza walka, jaką mogłem zobaczyć w ROH. Świetne techniczne starcie, świetne kontry, świetna dynamika, świetne akcje tag teamowe. No, nawet ta pieprzona, jak to się nazywa, konsekwencja. Nie wiem, chuj. No konsekwencja w sumie, tak. To mi się wszystko po prostu straszliwie podobało w tym pojedynku. Jeżeli chodzi o koniec, Eddie Edwards i Davey Richards chcieli wykonać podwójnego double foot stompa. Niestety Bobby Fish zrzucił Eddie'ego Edwardsa z narożnika. Ten oczywiście wpadł na bliski ringu stół komentatorski. No i był w sumie wyłączony z akcji. A więc zaczęli Red Dragoni atakować Davey'ego Richardsa, zaczęli mu atakować lewą rękę, o ile się nie mylę. No i trzeba przyznać, że niektóre akcje na tą lewą rękę były naprawdę bolesne. I ta właśnie konsekwencja, że po założeniu... Znaczy na początku było tak, był zwykły pin. No i Eddie Edwards wstał. No ale Kyle O'Reilly, jako że jest zajebistym wrestlerem, szybko to skontrował na armbara, na lewą rękę. No i Davey Richards się poddał. Czyli, że American Dragons przegrali, American Wolves przegrali pasy tag team i Red Dragonsi nadal są najlepsi. Jak najbardziej mi to podoba się, szczególnie końcówka, o której zaraz. No i tak jak mówię, ta konsekwencja, że jednak Eddie Edwards padł na ten stół, już nie umiał się w sumie ruszać, był wyłączony z akcji, masa ataków na lewą rękę Richardsa, szczególnie akcja, gdzie byli za ringiem Bobby Fish i Richards. Bobby Fish złapał lewą rękę Richardsa. Boże, te imiona zajebane. Kyle O'Reilly wyskoczył za ten ring i walnął nogą w tą jego rękę. No, wyglądało to zajebiście. To trzeba przyznać. No i tak jak mówię, no... Tyle akcji na tą rękę było, można uwierzyć, że po tym armbarze Davey Richards się podda. Nie to, co mamy w tych ważniejszych federacjach. I zdecydowanie, tak jak już mówiłem, walka gali. Po walce Red Dragonów zaatakowali Homicide i Kingston, co zapowiada całkiem ciekawy feud, bo w sumie Red Dragoni już, wydaje mi się, zakończyli z American Wolves swojego długiego feuda już. Jak też zauważycie, Red Dragon mają DR powiększone w nazwie, co oznacza Davey Richards, bo storyline'owo Bobby Fish i Kyle O'Reilly nienawidzą Davey'ego Richardsa, dlatego też sobie dodali coś takiego do nazwy. Taka ciekawostka moja. No i na pewno walka Red Dragonów z Homicide'em i Kingstonem będzie czymś ciekawym. Ja niestety nie chcę, żeby Homicide i Kingston zdobyli te pasy, zdecydowanie bardzo dobrze one leżą na Bobby Fishu i Kyle'u O'Reillym, którzy są zajebiści. No i to tyle, jeżeli chodzi o Manhattan Mayhem 5. No czekam na półfinały, czekam na finały. Jak wiecie, na pewno was poinformuję. Nie wiem, jak będzie po 1 września, czy będę w stanie nagrywać te podsumowania. Spróbuję, ale nic nie obiecuję.
Jeżeli będę musiał z czegoś zrezygnować, na przykład z TNA, no to też was o tym powiadomię, no i tak najpewniej też zrobię, bo w TNA aktualnie się nic nie pokazuje. No i to tyle. Jeżeli chodzi też o ROH, najpewniej w przyszłym tygodniu nie będzie nic, ponieważ tak jak mówiłem, są to zlepki walk turniejowych, które ja już omówiłem. To też nie było, nie miałoby sensu w sumie omawiać to po raz drugi. Jeżeli będą jakieś ciekawe informacje, to też postaram się z ROH wrzucić. Ja wam strasznie polecam oglądać ROH w linku, w opisie będzie link do strony, gdzie możecie oglądać wszystkie odcinki ROH, wszystkie gale, no i też do strony głównej ROH, na którą jak się zalogujecie, zarejestrujecie, to będziecie mogli za darmo oglądać odcineczki. No i tak, zacznijmy no od Raw, no bo to jednak Raw było pierwsze, najwięcej rzeczy z Raw. O Boże, sam w sumie zapomniałem. Dobrze, zacznijmy od tego. John Cena pokazał swoją kontuzję łokcia. Wygląda to, trzeba przyznać, strasznie, ale z newsów już wiemy, że jest już po operacji. Najpewniejszy powrót to na Royal Rumble, czyli droga do WrestleMania. Był obrzydzony też sytuacją z pasem. Mówił, że Daniel Bryan zasłużył sobie na jego szacunek, zasłużył na ten pas. I że to on, no właśnie, że to on powinien być mistrzem, no czyli że zasłużył sobie na pas. Logiczne. Do ringu wszedł Daniel Bryan. No oni sobie tak rozmawiali. Później Cena zszedł, weszła do ringu Stephanie McMahon. No i tam wywiązała się między nimi w sumie taka kłótnia. Stephanie chciała przeprosić Daniela. Ten powiedział coś takiego, że kiedy żyjesz, nazwał Triple H'a, że Triple H był dobrym człowiekiem, ale kiedy żyjesz ze śmieciami, wcześniej czy później zaczynasz śmierdzieć. No wiadomo, rodzinka McMahonów to jednak jest taki śmieć, jeden wielki. Oczywiście storyline'owo, bo ja strasznie lubię Vince'a za to, co robił dla Federacji. Ja ostatnio oglądałem DVD o całej historii McMahonów. No i wiele poświęcenia z ich strony, wiele naprawdę poświęcenia, ale wszystko, żeby wszystko dla biznesu, żeby to jak najlepiej wyglądało, jak najlepiej się oglądało. Szczególnie ten Vince McMahon, który od dłuższego czasu tworzył swoją postać i tak naprawdę prawdziwa postać McMahona rozpoczęła się z początkiem Stone Cold'a Steve'a Austina. Więc też taka ciekawostka. I na tej stronie, na której, która będzie w opisie, znajdziecie link do tych wszystkich filmów. Tam sobie tylko wpiszecie jakieś DVD czy coś, to się nawet wam z boku pokazuje. Polecam. Nawet ostatnio chciałem obejrzeć sobie film o Batiście, ale no... jakoś nie miałem czasu. Nie chciało mi się nawet. Daniel Bryan też powiedział, że nie boi się zostać zwolniony. Że może nawet wrócić do tych innych federacji, żeby tam walczyć. Swoją drogą jedno z lepszych prom Bryana. Widać, że chłopak się stara. Stephanie natomiast powiedziała, że to Orton jest twarzą federacji. I Daniel Bryan może nie jest na 6, ale jest na 5 z plusem, co oczywiście się Bryanowi nie spodobało. Też spowodowało to to, że Bryan wyrzucił mikrofon z rąk Stephanie, która się troszkę wnerwiła i zawołała ochronę, która wyprowadziła Daniela Bryana. Tak jak mówię, powtórka feudu Stone Cold Steve'a Austina z... Vincem McMahonem. Nie wiem, czy to wyjdzie tak dobrze, ale jak na razie feud jak najbardziej mi się podoba w WWE. To jest aktualnie jeden z najlepszych feudów. I chyba jeden jedyny feud, bo jeszcze mamy Punka z Paulem Heymanem. No ale tutaj raczej ringowo Paul Heyman nie będzie walczył, a Punk zawsze robi świetne walki. No ale póki co to Daniel Bryan kontra rodzinka McMahonów i Randy Orton to jest najlepszy feud. W sumie Daniel Bryan kontra całe szefostwo WWE. Później, jeżeli już chodzi o walki, Cody Rhodes pokonał Damiena Sandowa. Mieliśmy z zaplecza pokazanego Brada Maddoxa, który powiedział, że każdy, kto wypowiedział się negatywnie na temat Triple H'a, będzie musiał walczyć z The Shield w 3-1 handicap match. Pierwszą taką osobą był Dolph Ziggler, który co prawda strasznie dobrze walczył, ale w końcu przegrał z Shieldami. No i drugą taką osobą był Big Show. Shieldzi wszyscy już byli w ringu, no ale też Shieldzi wygrali po Spearze od Reignsa. Był Spear, później był ten Triple Powerbomb i było zakończenie.
Jeżeli chodzi o Zigglera, to świetnego dostał Spira od Reignsa. Dolph Ziggler miał w narożniku Reignsa, chciał na niego wyskoczyć, ale w tym momencie dostał Spira. Strasznie fajnie to wyglądało. Paul Heyman wyszedł na ring i powiedział, że jeżeli Punk przeprosi Paula Heymana, to ten mu wybaczy i zabierze go do pasa WWE, no i do main eventu WrestleMania. Po czym wyszedł oczywiście z ringu. Kolejna walka Alberto Del Rio kontra Sin Cara. Sin Cara się skontuzjował po suicide dive za ring. Przemieszczenie palca. Co prawda to wyglądało trochę głupio, bo Triple H po kontuzji kolana, po kontuzji chyba znaczy kolana albo nogi w 2001, kiedy to była walka Chrisa Jericho, The Rocka albo Stone Colda i Triple H'a, to jednak ten dokończył walkę. Na Sin Cara po tam, nie wiem, minucie, dwóch już zawołał lekarzy, już nie może walczyć. Sin Cara aktualnie jest skazany na totalną porażkę. No i niech lepiej wraca do Japonii, może PWG, może ROH, bo w WWE on nie pokazał zupełnie nic. A szkoda, bo jest dobrym wrestlerem. No wiadomo, też to jest przez to, też to jest tym spowodowane, że zbiera strasznie złe reakcje na zapleczu. Przez to, że jest cały czas wnerwiony, że musi iść i jobować innym. Szczególnie temu Alberto, z którym już walczył chyba 10 raz. Ricardo Rodriguez zapowiada Roba Van Damme'a. Wydaje mi się, że to jest zupełnie niepotrzebne. No ale... No jakoś musieli tego Ricardo dać, jakoś musieli dać tego Roba Van Damme'a, żeby walczył z Alberto na Night of Champions. To już w okolicach SmackDown wam dokładnie na ten temat powiem. Primetime Players wygrało z All Americans. No i tu już jeszcze pikuś. Dopiero na SmackDown powiem, co ja o tym sądzę. Jeżeli chodzi o Rybacka... Kurde, facet jest śmieszny, bo niby on ma ten heel turn, ale w sumie śmieszy każdego. Dlaczego? Na SummerSlam wlał za koszulkę wodę w zupę kucharzowi. No to było całkiem śmieszne. Niby zgrywa takiego heela, niby zgrywa takiego szkolnego tyrana. No jest śmieszny. Później na Raw na zapleczu zaatakował w sumie słownie takiego jednego zawodnika, wiadomo, B.A. Star. Kazał mu wlać do torby wodę, no i robić to, co mu Ryback kazał. To było też strasznie śmieszne. Ale podoba mi się taki Ryback, czekam na rozwój tej całej sytuacji. Bardzo prawdopodobne, że na WrestleMania zmierzy się z kimś, komu się nie będzie podobać to, że jest takim tyranem na zapleczu. Bo wiadomo, zawsze ten, kto jest kozakiem na zapleczu, później w ringu, oddajmy na to takiego Goldberga, dostanie w pysk. I jeszcze taka mała informacja, no a w sumie mogę to już teraz powiedzieć. Na pół godziny chyba przed rozpoczęciem SummerSlam zmieniono zakończenie walki CM Punka z Brockiem Lesnarem, ponieważ początkowo wygrać miał CM Punk, ale dowiedzieliśmy się, że Undertaker będzie chciał pracować z Brockiem Lesnarem na WrestleMania. WWE oczywiście zauważyło, że jeżeli Brock by przegrał, to nie miałby za dobrego streaka i by źle wypadł przed walką z Takerem. No i powiedzieli sobie, że okej, tutaj wygra Brock i będzie jako ten potwór, jako ta bestia z Undertakerem walczył na WrestleMania. Bardzo prawdopodobne, że tak się właśnie stanie. Jeżeli sam Undertaker chciał pracować z Brockiem, to zapowiada się strasznie dobry pojedynek. Czekamy na WrestleMania jak najbardziej. Później jeszcze Cena kontra Taker i już będzie dobrze. Bo w sumie no czekam. Jestem ciekaw, jak to rozwiążą. Szkoda, że nie wygrał CM Punk, ale nie zapominajmy. Teraz CM Punk ma feud z Paulem Heymanem. Royal Rumble zbliża się takimi małymi kroczkami, ale powoli. Liczę, że CM Punk też wygra te Royal Rumble i zmierzy się z kimś na WrestleMania. Mam nadzieję, że z Danielem Bryanem u pas WWE i to w sumie chyba będę powtarzał w każdym z tych podcastów. Co tutaj dalej? No, Brockowi to się po prostu przyda. No, takie zwycięstwo przed największą galą lata, bo teraz on tylko powróci na WrestleMania. Może tam na jakimś Raw zawita, żeby rozpocząć ten feud z Takerem. Ale raczej koło Elimination Chamber Rumble. CM Punk wyszedł na ring. Oczywiście, no nie przeprosił Paula Heymana. Znaczy przeprosił go w swoim stylu.
No ale też strasznie świetne promo CM Punka, jeżeli możecie, to sobie obejście je. Za CM Punkiem na blisko ringu był taki fan, taki gruby, który buczał na Punka, no i Punk powiedział coś takiego. No dobra, proszę pana, kupił pan bilet, więc pan może buczeć, ale niech pan wejdzie tylko na ring, a już nigdy pan nie będzie buczał ponownie. Co straszliwie mi się podobało. Później Punk powiedział, że jest strasznie wnerwiony i chce walczyć, jeżeli jest on taki mądry, jeżeli ma jaja, to niech wejdzie na ring i walczy z nim. Oczywiście fan tam dalej bu, bu, bu. CM Punk przyklęknął i powiedział, bądź mężczyzną albo skurwysynie, zamknij swój ryj. Jeb, i to mnie rozwaliło, oczywiście wszystko wyciszone, żeby nie było, ale wiadomo o co chodziło. Era PG, podobno CM Punk sam wyszedł. W ogóle, to jest idealny ludzie zawodnik, który wychodzi na ring, ma przygotowany już swój jakiś speech, ma jakieś promo przygotowane, słyszy buczącego fana i nieważne, że ma promo przygotowane, nieważne, że powinien trzymać się tych zasad. Wiadomo, że nie można w sumie obrażać fanów. Po prostu odwraca się i mówi, co ma powiedzieć, jak kurwa prawdziwy, porządny zawodnik, a nie jakaś pizda. I to mi się strasznie w nim podoba. Od Johna Cena nigdy czegoś takiego nie zauważymy, nigdy takiego czegoś nie doświadczymy, a CM Punk to już od czasów, nawet przed ROH, nawet jak walczył w jakimś tam liceum na sali gimnastycznej, to nawet tam potrafił obrażać fanów, którzy buczeli na niego po prostu. No ja się nie dziwię, że był wnerwiony, bo jakiś grubas go buczał, więc powiedział, co o nim sądził. No i fan później już nie był taki mądry. Oczywiście, gdyby nie to, że Paul Heyman wyszedł i ustosunkował się do tego, że CM Punk obraził tego fana, Paul powiedział, że on nie jest tym grubym fanem siedzącym przed tobą, tylko że on jest Paulem Heymanem i on ma ludzi, którzy mogą walczyć. Przez to CM Punkowi na zapleczu w sumie nic się nie stało od Vince'a, bo pewnie był nieźle wkurwiony, jak to widział. Ale mamy CM Punka, mamy Paula Heymana, dwóch najlepszych zawodników, jeżeli chodzi o speech'e. Czy tam wypowiedzi, kto jak woli. No i to było cudowne. Musicie sobie to obejrzeć, jeżeli jesteście fanami CM Punka. I tak jak mówię, no gdyby nie Paul Heyman, to raczej CM Punk by miał przerąbany na zapleczu, ale że ten się dostosował do tego, no to wyszedł na tym obronną ręką. Więc ja czekam na ich feud, bo to słuchanie ich rozmów to jest coś niesamowitego, to jest jak wisienka na torcie. Nie to, że CM Punk jest zajebisty w ringu i potrafi zajebiście walczyć, to jeszcze mamy Paula Heymana, no i CM Punka, którzy zajebiście gadają. Piękne. No i później wyszedł Paul Heyman, no i Punk powiedział, że go nie przeprosi, że tam przeprasza go, że nie urwał mu tej ręki, że go nie udusił, że ma zamiar, jeżeli go dorwie jeszcze raz, udusić go, wrócić go do życia i opluć, urwać mu rękę, zabrać ją do domu. No i miała się odbyć walka pomiędzy Punkiem i Curtisem Axlem. Walka bez zasad, bez sędziów. Taki mały brawl, który wygrał CM Punk, wykonując go to sleep na schodki przy ringu. No i co jeszcze tak do Punka, no to strasznie mi się to podoba, że on jednak te proma wymyśla spontanicznie, nagle. On pewnie, tak jak mówiłem, on pewnie ma jakiś przygotowany początkową wypowiedź, ale to, co się będzie działo później, jak będą reagować fani, no to już zależy później od tego, co będzie Punk mówił. No i na grubego fana nieźle naskoczył. Strasznie fajne. Bray Wyatt pokonał R-Truth'a, Epico i Primo powrócą jako matadorzy. Nie chcę tego widzieć. The Usos pokonali 3MB. Nie dziwne. The Miz pokonał Wade'a Barretta przez dyskwalifikację, ponieważ Fandango zaatakował Miza. Koronacja Randy'ego Ortona na mistrza WWE. The Shield byli ochroniarzami. Wszyscy tam mówili, Vince, Triple H, Stephanie, że Orton nadaje się na mistrza korporacji, że Triple H robi wszystko, co jest dobre dla biznesu, że Randy Orton jest twarzą federacji, wiadomo. Co tam jeszcze mówili? Oczywiście uściskali się z Randym Ortonem, szczególnie Stephanie. Chyba już zapomniała, jak to Randy kopnął jej ojca, jej brata. Triple H-owi wykonał RKO. Atakował go. Później ją nawet pocałował po RKO. Czy tam po DDT. No chyba już zapomniała.
Ale to było w sumie 4 lata temu, więc nie rozpamiętujmy tego. Co dalej? Triple H powiedział, żeby Bryan wszedł na ring, że chce mu spojrzeć w oczy, niech się zachowa jak prawdziwy mężczyzna. Oczywiście Bryan wszedł na ten ring. Niestety zaatakowali go The Shield, chociaż Triple H mówił, żeby go nikt nie atakował, no ale wiadomo, to było ustawione. Ten na początku się bronił, no ale niestety później znowu dostał od Shieldów, ledwo się podniósł. Bryan został totalnie w sumie upokorzony przez Triple H'a. No i gdy ten ledwo wszedł na ring i już stał, tak lekko się jeszcze chwiejąc, otrzymał RKO od Ortona. No i taki był koniec koronacji, taki był koniec Raw. Ciekawy feud, jeden z lepszych w tym dziesięcioleciu w sumie. W tej dekadzie, jak to się prosowsko nazywa. Bo nie pamiętam takiego feudu z rodziną. No to wiadomo, jeszcze Randy Orton, no ale to... Póki co to jest najlepszy feud, jaki widziałem. Obok Ortonów i tych innych. Jedziemy dalej. NXT. NXT AJ kontra Bayley. AJ pokonała ją. W sumie nic dziwnego. Taka w sumie walka słaba. Debiut CJ Parkera, który chyba za dużo Maryśki sobie przypalił. I strasznie mi się ten zawodnik nie podoba. On oczywiście tam przeszkadzał w robieniu zdjęć od Tylera Breeza. Zupełnie mnie to nie obchodzi, co tam. Ten NXT powoli staje się troszkę cienkie, bo tak naprawdę tam nie ma dobrych walk. Tam tak naprawdę jak tam nie widzimy Adriana Neville'a, nie widzimy jakiegoś Corey'ego Gravesa, samego Zayna, to dobrych walk nie widzimy. Co jest szkoda. Dolph Ziggler przyszedł do ringu, zmierzył się z Aleksandrem Rusewem, który jest z Bułgarii. No i wygrał Dolph Ziggler po dosyć mocnym łomocie, który otrzymał. Ostatnia walka 2-3 przypięcia, która była strasznie zapowiadana jako najlepsza walka w historii, nie wiem, w historii NXT. Sami Zayn kontra Antonio Cesaro. Walka była dobra, co prawda nie było to coś nadzwyczajnego, bo w PWG mamy takie walki, każdą taka walka jest niesamowita. Tutaj to była po prostu najlepsza walka w NXT. No i strasznie, strasznie fajny pojedynek, to trzeba przyznać. Na początku był szybki pin od samego Zayna. W ogóle przed jeszcze rozpoczęciem meczu wyskoczył na niego taką planchą za ring. Wrzucił go do tego ringu. Big boot w narożniku i raz, dwa, trzy. 1-0 dla samego. Później sami Zayn poddał się po dosyć silnym sleeper holdzie. Jak wiecie, Antonio lubi też obkręcać swojego przeciwnika. Trzymając tego sleeper holda, więc w końcu sami Zayn się poddał. No i później cała walka ogólnie była dynamiczna, świetne kontry, straszliwie mi się podobały. No a na samym końcu była próba tego DDT z Lean, co sami Zayn wykonuje jako swój finisher. Szkoda, że nie Brainbuster, bo aktualnie w WWE nikt nie używa Brainbustera, co jest słabe, bo Brainbuster jest strasznie dobrą akcją. Jest na przykład lepszą od takiego piledrivera, po którym ktoś może być kontuzjowany. No ale po próbie tego DDT wyszedł Antonio Cesaro z European Uppercutem, tym swoim takim fikuśnym, podrzucił po prostu Zayna, jebnął mu Uppercutem, podniósł go szybko, wykonał mu Naturalizer, no i Antonio Cesaro wygrał. Strasznie fajny koniec, bo też taki niespodziewany, a jak już doszło do skutku, jak już doszedł ten Uppercut do skutku, no i ten Naturalizer, no to już było wiadomo, kto wygra. No i przechodzimy do SmackDown, bo tutaj jeżeli chodzi o Cesaro i Primetime Players, a szczególnie o Darena Younga, to troszkę powiem. Na samym początku Orton wyszedł na ring, nazwał siebie twarzą federacji, nazwał się prawdziwym mistrzem WWE. Do ringu wszedł Daniel Bryan, podziękował Cenie za to, że mógł poczuć się jak mistrz, nawet przez chwilę, i powiedział, że szanuje Cenę za to, że z taką kontuzją jeszcze walczył, jeszcze był w stanie walczyć. Nazwał później Ortona pięknym, dzięki czemu wie, dlaczego Triple H go wybrał, jakieś takie podteksty. Bryan też powiedział, że jesteś taki ładny, że mam ochotę cię kopnąć w twarz, co było strasznie fajne. No i już wiemy, że na Night of Champions Daniel Bryan zmierzy się z Randym Ortonem o pas WWE. Najpewniej Bryan wygra, bo jak widzimy, jest strasznie mocno znowu bukowany. Tak samo jak przed walką z Ciną. Orton oczywiście próbował wykonać RKO, Bryan skontrował, popchnął go,
Wykonał mu dropkick, dzięki czemu Orton wyleciał z ringu. No i jest, jest, jest. Jeżeli już chodzi o walki, Cody Rhodes przegrał z Curtisem Axlem. I Paul Heyman i Curtis Axel zapowiedzieli, że na Raw dojdzie do starcia CM Punk kontra Axel. Jeszcze nie o pas interkontynentalny, czuję, że na Night of Champions zmierzą się o ten pas. Big E Langston przegrał z Dolphem Zigglerem. Alberto Del Rio pokonał Christiana. Po walce Christian wykonał dropki. Tam wcześniej wyszedł Ricardo Rodriguez, zapowiedział RVD, wyszli na ring. Poszło Rolling Thunder, wcześniej poszedł dropkick, missile dropkick od Christiana. I najpewniej Rob Van Dam kontra Alberto Del Rio zmierzą się na Night of Champions, o pas wagi ciężkiej. Czyżby Rob Van Dam ostatni run z pasem wagi ciężkiej? Bardzo prawdopodobne. Wszystko jest lepsze od Alberto. Big Show i Mark Henry pokonali FreeMB. W sumie nie ma się czemu dziwić. Co tutaj? A, i Darren Young pokonał Antonio Cesaro w singlowym meczu, co mi się straszliwie nie podoba, bo Antonio Cesaro chyba już WWE powiedziało sobie, że mają go w dupie, nie dadzą mu nic. Ja jeszcze niedawno myślałem, że on wygra walizkę, a teraz jobuje jakiemuś, za przeproszeniem, gejowi. Bo powiedzmy sobie szczerze, gdyby nie to, że Darren Young powiedział, że jest gejem, to nie mielibyśmy face turnu Primetime Players, nie mielibyśmy takiego pushu dla Primetime Players. Wiadomo, że to się skończy najpewniej na szybkiej przegranej z mistrzami tag team, najpewniej z The Shield. No ale póki co Darren Young pokonuje Cesaro. Szkoda, że w NXT on pokonuje w zajebistej walce samego Zayna, a na SmackDown przegrywa z gejuszkiem. Nie podoba mi się to niesamowicie. Strasznie mnie to wkurwiło. No ale co, czekamy. Może jeszcze coś z Cesaro będzie. A na razie musimy niestety, ale czekać, jeszcze raz czekać. Mam nadzieję, że WWE nie zrezygnowało już do końca z Cesaro i jednak dadzą mu coś więcej. No i main event zapowiedziany na samym początku w sumie. Daniel Bryan kontra Wade Barrett w Steel Cage meczu. Trzeba zauważyć też, że Wade Barrett zyskuje strasznie dużo dzięki temu feudowi, bo to w sumie on był tym, który został wybrany przez Vince'a McMahona, żeby ogolić brodę Daniela Bryana. No i to on w sumie został wybrany przez Vicky Guerrero, żeby z nim walczyć. Więc push przewidziany dla niego jest jak najbardziej. Daniel Bryan wygrał. W sumie pojedynek był całkiem fajny. Wygrał oczywiście po tym swoim kolanku, który no, nazywa się Running Single Leg High Knee. Ale najpewniej nazwą to jakoś Yes Knee, albo nie wiem, Bryan Knee, albo cośkolwiek w tym stylu. Czekamy. No i po walce spod ringu wyszedł niespodziewanie, w ogóle z dupy, znikąd Randy Orton. No i wykonał RKO na Danielu Bryanie. Podniósł pas do góry, no i czekamy. Feud jak na razie jest najciekawszy w federacji. Ja póki co wam dziękuję. Ci, którzy obejrzeli, są zajebiści. Ci, którzy nie obejrzeli, chuj im w cyce. Jeżeli obejrzeliście to do końca, to napiszcie. Po prostu napiszcie, że żeście to obejrzeli. Czy wam się to podobało, czy nie. Czy coś takiego wam na tym kanale pasuje, czy też nie, bo w sumie od paru tygodni o tym mówię, czy to komuś pasuje, czy nie. W ogóle nie mam komentarzy w tym temacie, a szkoda. Bo trochę czasu to jednak zajmuje obejrzenie każdej z gal, opisanie ich, no i jeszcze zrobienie takiego podsumowania. Ja myślałem, że wyjdzie 20 minut, a wyszło chyba z 30 albo 40. Więc ja wam dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień. Cześć!